Śmierć arcybiskupa Juliusza Peca wzbudziła niezwykłe poruszenie, a przy okazji ogromne kontrowersje, gdy pojawił się pomysł, aby pochować go w poznańskiej katedrze. Ostatecznie były metropolita poznański spoczął na cmentarzu na Starołęce. Żegnaliśmy dzisiaj jednak biskupa, głowę kościoła poznańskiego, emerytowanego biskupa, ale jednak dostojnika kościelnego wraz z jego przeszłością. Głos wiernych został usłyszany. Każdy ma, będzie po prostu przed Bogiem odpowie za swoje grzechy, czy takie. To była księdza po prostu sumienie, prawda? Aby to poruszenie zrozumieć, musimy się cofnąć o blisko dwie dekady, do Wielkiego Czwartku w marcu 2002 roku. Dla wiernych to zwykle wspomnienie ostatniej wieczerzy, ale akurat w tamten Wielki Czwartek w Poznaniu klimat zadumy zmąciło coś zupełnie innego. To wtedy arcybiskup Juliusz Pec ustąpił ze stanowiska. Jego decyzja nie była zaskoczeniem, bo skandal wybuchł już kilka tygodni wcześniej. To wtedy Rzeczpospolita i Gazeta Poznańska opisały, jak arcybiskup miał molestować kleryków w poznańskim seminarium. Początkowo arcybiskup milczał, potem w specjalnym liście do wiernych wszystkiego się wyparł. Zaprzeczam wszystkim faktom podawanym w mediach i jednocześnie zapewniam was, że jest to nadinterpretacja moich słów i zachowań. W międzyczasie głośno było też o innym liście, w obronie arcybiskupa, który podpisali m.in. rektorzy poznańskich uczelni. Tłumaczenia Peca Watykanu nie przekonały. Na stanowisku zastąpił go arcybiskup Stanisław Gądecki. Później były metropolita, już jako arcybiskup senior, wielokrotnie budził oburzenie, pojawiając się publicznie na różnych uroczystościach. Tymczasem zaledwie rok po sprawie arcybiskupa Peca wybuchł kolejny skandal na tle seksualnym. Tym razem nie w kręgach kościelnych, tylko churalnych. Dyrygent chóru Polskie Słowiki Wojciech Krolop został zatrzymany pod zarzutem molestowania nieletnich. Sprawę tropił i opisał Marcin Kącki, wówczas dziennikarz Gazety Poznańskiej. Gdzie to wykazano bezspornie poprzez zeznania czterech chłopaków nieletnich wówczas. Szczegóły opisane później przez Kąckiego w książce Maestro szokują. Wynika z nich, że o pedofilskich zachowaniach Krolopa sporo ludzi wiedziało od lat. Dyskutowała o tym nawet Poznańska Rada Miasta, gdy w latach 90. decydowała o odznaczeniu dla dyrektora chóru Jerzego Kurczewskiego, ale obrady utajniła ze względu na interes społeczny. Bardzo źle się stało, że ten protokół został utajniony. Jego treść radni odtajnili dopiero po niemal 20 latach. Krótko potem Wojciech Krolop zmarł. Do śmierci utrzymywał, że jest niewinny, ale sąd był innego zdania. Skazał go na 6 lat więzienia za pedofilię. Dyrygent nie odsiedział kary w całości ze względu na stan zdrowia, bo okazało się, że choruje na AIDS.